Dzień dobry Państwu, Agata Konarska. Bardzo mi miło powitać wszystkich Państwa na prezentacji finalistów 27. edycji konkursu Teraz Polska. Edycji, która odbywa się pod hasłem Siła Polskich Marek. I absolutnie, drodzy Państwo, nie jest to hasło przypadkowe. Marka Polska towarzyszy nam zawsze od samego początku i coraz bardziej, uważam, pomaga nam w zdobywaniu nowych klientów. Pamiętamy czasy, kiedy do polskich produktów niełatwo się było przyznawać, sprzedając za granicą. Teraz to się na pewno bardzo zmieniło. Wartość polskiej marki jako polskiego produktu wzrasta z roku na rok. Szczycimy się tym, że jesteśmy polskim brandem, jednym z najlepiej rozpoznawalnym brandem polskim na świecie i w naszej ekspansji zagranicznej bardzo często w rozmowach z naszymi kontrahentami zagranicznymi już w pierwszych zdaniach podkreślamy to, że jesteśmy firmą z Polski, że jesteśmy firmą z Europy, dlatego że te hasła dla wielu naszych kontrahentów, szczególnie na rynku afrykańskim, są synonimem dobrej jakości, niezawodności i takiej perspektywy długookresowej współpracy. Postanowiliśmy kontynuować całą serię wyróżnień, które w ramach konkursu Teraz Polska, kapituła Teraz Polska przyznaje co roku. Pójść szerzej i nie tylko opierać się na naszych laureatach, ale również na tych, którzy też realizują wspaniałe projekty promujące gospodarkę, czy swoim doświadczeniem, swoim działaniem, swoimi osiągnięciami promują Polskę. Dostałem takie wotum zaufania też, bardzo, bardzo duże ze strony Fundacji Teraz Polska. Występujemy z moim zespołem w wielu miejscach na całym świecie. Od Afryki po Amerykę Północną, Południową. I też czuję, i teraz tym bardziej dzięki nagrodzie, czuję teraz takie brzemię właśnie właściwej promocji kultury polskiej.